ciepła woda za darmo przez całe lato. Dlaczego tak się u mnie dzieje? Zapraszam do oglądania filmu. Ciepła woda nie tylko w kotłowni. Witajcie na kanale Bufor i Drewno. Dzisiaj w tej brzydszej części kotłowni, jeszcze niezrobionej, nie wyremontowanej, pokażę Wam, jak działa u mnie ogrzewanie ciepłej wody w okresie letnim, bo tak naprawdę w okresie zimowym, kiedy Wam opowiadałem na ten temat, to to ogrzewanie nie działa. W związku z tym Wam opowiem, jak to działa w okresie letnim, kiedy mogę tak naprawdę Wam pokazać, jak sprawdza się ta moja instalacja na ciepłą wodę użytkową, a jest to bardzo oczywiście ciekawe. Oczywiście zlew jest roboczy, tak jak słynny stół pana Durczoka nie jest za czysty, ale to nie o to chodzi. Zobaczcie, wodę w tej chwili ustawiona jest na około 50-40 parę stopni. Woda jest ciepła całym rokiem, nie ma u mnie rozpalania w kotle. Nic takiego się nie dzieje. Możecie zresztą zobaczyć dlaczego. Dlaczego tak się dzieje? A właśnie, tak się dzieje, ponieważ zobaczcie, wszystko jest wyłączone. Nie ma palenia. Wszystko jest wyłączone. Wszystkie tutaj siłowniki są zamknięte, zgaszone. A co się dzieje? A to się dzieje, że działa nam ekopulsar. Opowiadałem Wam już o nim w okresie zimowym, ale tutaj miałem kilka maili na ten temat, żebym Wam opowiedział, jak to działa w okresie letnim. 5 paneli fotowoltaicznych na dachu, tam mam również zabezpieczenie, oczywiście ESO-owe, i cały prąd z paneli idzie tym przewodem. Tutaj dochodzi jeszcze sztuka puszeczka, dochodzi do tego sterownika ekopulsar i potem wyjście jest w tym miejscu właśnie, gdzie widzicie, idzie na ciepłą wodę użytkową i od dna tutaj naszego bojlera nam grzeje. To instalacja bodajże od roku 2016. Rok 2016, z tym, że ona była wcześniej jeszcze, tak jak pewnie pamiętacie z poprzednich filmów, na innym tutaj zbiorniku, bo jeszcze był zbiornik stary, poziomy, najlepiej właśnie, żeby się grzało, to żeby to był zbiornik pionowy, tak jak jest zresztą tutaj w mojej instalacji. 120 litrów zupełności wystarcza. Jedyny minus, który jest, muszę wejść tutaj, drabinkę przynieść i w tym miejscu, gdzie jest czujnik tej ciepłej wody, muszę czujnik bardziej tam docieplić, bo w tej chwili pokazuje 38 stopni, a jest przynajmniej 15 stopni więcej, jak nie jeszcze więcej, dlatego że czuć tą temperaturę. No tutaj on tam coś zaczyna oszukiwać po paru latach. No w 2016 roku było założone, także mamy 4 i 3, 7 lat. 7 lat już zostało to założone. Koszt jaki był? Miałem, słuchajcie, przez Unię jakieś tam dotacje na to też wzięte. To wiem, że po 5,5 roku, na tamte czasy, kiedy zakładałem, to 5,5 roku było, żeby to się zwróciło i tak się stało. Zobaczcie, zresztą mamy tutaj produkcję 2016, możecie zobaczyć serial. To jest serial właśnie 24 produkt tej firmy. Co możemy w tym ekopulsarze zobaczyć, to w ramach przypomnienia. No w tej chwili mamy, nie wiem czy to będzie widać, to niestety jest słońce, także przepraszam, ale Wam tutaj musicie mi uwierzyć na słowo. W tej chwili jest 650 W mocy. Już tutaj jest oczywiście godzina bliżej wieczora, w związku z tym wcale się nie dziwię, że ta moc jest słabsza. Dzisiaj zostało wyprodukowane prawie 7 kWh. Temperatura, no właśnie trochę on mi zaniża, ale wiem, że ta temperatura jest dużo, dużo większa. Maksymalna moc dnia to jest 1376 W. Moc chwilowa. Mogę to oczywiście sobie wejść na internet, zobaczyć, czy ten internet tutaj nam coś sprawdzi. Mamy taką małą okejkę tutaj w rogu. OK, to nam pokazuje, że działa internet i możemy sobie przez ten internet wszystko sprawdzić. Ja jestem bardzo zadowolony ze swojej instalacji, ponieważ tak naprawdę przez cały kolejny sezon letni w ogóle nie dotykam się do ogrzewania. Kiedyś trzeba było ciągle
palić, przepalać, rozpalać i niestety nie było to bardzo ciekawe i wręcz męczące, bo kiedy człowiek chciał przyjechać z pracy i się odświeżyć, czy wykąpać, czy wziąć prysznic, niestety ta woda nie zawsze była ciepła. A jeszcze było tak, że w tamtej instalacji, niestety instalacja grawitacyjna, która była na instalacji przydomowej, to tak się stało, że po prostu przez noc mi jeszcze wychładzała, bo nie było zaworów zwrotnych na tutaj zasilaniu i po prostu taki był bałagan. W tej chwili jeszcze mam bardzo ważną rzecz, pokazywałem Wam zabezpieczenie. Też jest takie zabezpieczenie, czyli mamy tutaj kolejną rzecz dla mnie, żeby nie oparzyć dzieci. To jest tutaj, mamy taki mieszalnik, czyli taki zawór trójdrogowy na ciepłą wodę użytkową. I w tej chwili, jak jest tam nawet 70 parę stopni, to jest ta temperatura zawsze około 50 stopni na oczywiście na naszej ciepłej wodzie użytkowej. W związku z tym tak naprawdę dzieci się nie oparzą i to jest bardzo, bardzo bezpieczne. Cała ta instalacja kolejny rok działa bezawaryjnie. Oczywiście bardzo ważna rzecz jest, żeby 2 razy w sezonie przynajmniej umyć panele, czyli na początku myję na wiosnę i potem myję jeszcze przed zimą, żeby te panele były czyste. U mnie panele są idealnie na południe, także też jest dobrze. Oczywiście, kiedy jest ta temperatura bardzo duża, to też skuteczność paneli, jak wiecie, nie ma takiej dobrej skuteczności, ponieważ no, wtedy jest troszkę mniejsza produkcja. Także najlepsza temperatura to jest tak moim zdaniem do 24 stopni Celsjusza na zewnątrz, potem niestety jest gorzej. Także instalacja jest fajna, sprawdza się, nie ma żadnej go rozpalania, przepalania. No czasami jakieś papiery mi się tam zbiorą, które trzeba wyrzucić, no to wiadomo, że to spalę, no bo nie wyrzucam ogólnie papierów, jakieś, prawda, czy dokumenty jakieś się wyrzuca, czy jakieś dane wrażliwe, czy jakieś listy przychodzą z reklamami na adres domowy, bo czasami ktoś tam wyśle jakieś tam reklamy różniste. To też oczywiście wszystko drę i tutaj jest to papier szary, przede wszystkim to pali się tutaj w naszym kotle, także też polecam, że jak ktoś ma kocioł, a ma właśnie jakieś tam rachunki, które mają ponad 10 lat, czy inne rzeczy, no bo trzeba rachunki trzymać do 5 lat, a jak masz więcej niż 10 lat na przykład, to możesz już je spalić, to też nie wolno tego wyrzucać do kosza, czy tam do niszczarki. Można to po prostu użyć, jeżeli oczywiście nie jest Ci potrzebne, można to użyć jako nawet rozpałkę. U mnie na przykład teść czyta gazetę regionalną, a ja tę gazetę potem też używam właśnie jako rozpałkę. Ja akurat jej nie czytam, bo mnie tam polityka nie interesuje, ale gazeta regionalna, no może nie tylko polityka tam jest, ale są różne rzeczy takie regionalne, natomiast w tej chwili no, każdy czyta już przez internet wiadomości i te jednak gazety takie w formie papieru już przechodzą do lamusa. Instalacja moja oczywiście, mogę sobie też sprawdzić, bo jeszcze nie powiedziałem Wam jednej rzeczy. W momencie, kiedy oczywiście jest zima, to wiecie o tym, jak to wygląda, że tutaj mamy też ogrzewanie za pomocą oddzielnej pompki. Możemy tylko to odpalić, żeby nam się zagrzało. Zagrzała szybko ta woda. Możemy też tutaj priorytet ustawić. Gdzie jest, słuchajcie, czujnik do pompki. Natomiast tutaj powinno być w tym miejscu, gdybyśmy mieli obieg taki dodatkowy, czy obieg właśnie ciepłej wody użytkowej, to tutaj się też podłącza do pompki, tak wewnątrzobiegowej i też ta woda tutaj płynie do tego najlepszego punktu. Dużo osób mówiło, a bo taki wiszący 120 litrów to się nie utrzyma, to popęka, to będzie odłazić, zobaczcie. Tu jest wszystko wkręcone, żadna śrubka nawet się przez te ponad 3 lata nic się nie działo, nic kompletnie, żadnych tutaj problemów nie ma, jakieś pęknięcia na płytkach czy coś, nic się nie dzieje. Także jestem bardzo dobrze zadowolony. Też oczywiście, gdy będziecie chcieli sobie zainstalować takie ogrzewanie czystej firmy, czy w ogóle z innej, to też polecam, żebyście sprawdzali zawsze, jak macie przyłącze tutaj na zewnątrz, czy są to 6 czwartych, czy 5 czwartych, bo to oczywiście jest różnica, żeby potem nie było tak jak ja, że musiałem jechać i aha, chcę wkręcić, bo tu jest 5 czwartych, ale niestety jest 6 czwartych i trzeba rureczkę tutaj właśnie jeszcze zrobić, mufę taką przejściową. A żeby tutaj nie było, zobaczcie, 2000, to jest nowa rzecz, 2020 rok, Koszalin, Kospel, 120 litrów i tutaj uwaga, możecie zobaczyć też, że on został w styczniu wyprodukowany, a już był w marcu u mnie, także tak to wygląda.
i od 2020 roku już ta instalacja, 2020 na 2021 już ta instalacja działała na nowym ogrzewaniu. Oczywiście zanim było ogrzewanie podłączone, to najpierw była w ogóle woda zalana i całe lato chodziło już na nowym bolierze, a w międzyczasie tutaj ta instalacja była przepinana. No żałuję, że nie nagrałem wtedy. Mam tam kilka fotek, może Wam kiedyś tutaj na społeczność wrzucę, jak wyglądała tutaj budowa tej instalacji, ale kolejny rok jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. To tyle na dzisiaj. Ogrzewanie za darmo. Naprawdę w tej chwili już mam za darmo, bo po 5,5 roku ta instalacja się zwróciła. Ja tutaj miałem jakieś tam koszta chyba na czysto, to mi wyszło jakieś tam 5 tysięcy z groszem bodajże. Także dziękuję serdecznie za oglądanie filmu, a w tej chwili jeszcze na sam koniec powiem, ile mam przez ten czas wyprodukowane energii. To jest 7935 kWh przez tyle lat, także możecie sobie przeliczyć, ile, czy już to mi się zwróciło, czy nie. Na tamte czasy było 5,5 roku, a no teraz nie wiem, jak to wygląda, żeby przeliczyć, jakie są koszta i zobaczycie, jak to, czy to się opłaca, czy nie. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrej niedzieli, dobrego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Cześć!